let me down. Siema, ja jestem w trzecim odcinku w Mikołajki. Robię sobie opening 23 skrzynek, a mianowicie 22 Broboxów i jednego Bigboxa. No i zanim jeszcze przejdziemy do otwierania tych skrzynek, to zapraszam was na mojego Instagrama, wtedy wyświetla wam się nazwa Insta Podłoga Trzeci, także zaobserwujcie, będzie mi mega miło. Oraz jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie subskrypcję na tym kanale, będzie mi niezmiernie miło. Oraz możecie zostawić łapeczkę po tym górę, pod tym odcinkiem oczywiście, bo to mnie motywuje do dalszego nagrywania. No i możecie napisać w komentarzu Mikołajki, bo mamy dzisiaj Mikołajki, jak wrzucam ten odcinek. A więc jeśli to napiszecie, to ja przypnę wam serduszko, a teraz już zapraszam was do oglądania. Okej, a więc opening ten robię ze względu na to, że mamy w sklepie, zobaczcie, jakie przekozackie dwie oferty. Pierwsza, kozacka oferta na Leona za 349 gemów, a druga też fajna oferta na Spike'a i skin od Ringo Sakura Spike za 459 gemów. A więc jeśli bym dzisiaj trafił jakąś legendę, na przykład Crowa albo Sandy albo no kogoś tam, znaczy w sumie to Crow albo Sandy by było najlepiej, bo wtedy bym sobie kupił te dwie oferty i bym miał od razu trzy legendy. A może nawet bym dzisiaj trafił dwie, a nie, to jest niemożliwe, ale dobra, chociaż jedną, proszę, na Mikołajki, dajcie mi taki prezent, także naprawdę, proszę, Supercell, pomóżcie mi, naprawdę, bo ile ja już na tą legendę mogę czekać? Już nie, po prostu nie, poproszę, pokażę wam teraz moje szanse na trafienie legendarnego Zadymiarza, a więc tak one się prezentują. Te szanse na legendarnego Zadymiarza to 0,1862%. No i dobra, zaczynamy sobie z tym openingiem. No i mamy 12 monet do Tika punkciki oraz 25 punktów do Rozy. Zobaczcie, jak mam mało monet. Więc naprawdę, bo ostatnio wydałem dużo monet i zobaczcie, mogę wam sobie pokazać po tej skrzyneczce, jakie mam trafienia Star Powery, a więc zobaczcie tutaj. Ja w sumie ustawmy to według poziomu mocy, a więc zobaczcie, tutaj mam, do Shelly mam już wszystkie, do Primo mogę trafić jednego, do Barleya jednego, do Pamy już mam wszystkie, do Nity mogę trafić dwa, do Kulta dwa, do Jessie mogę trafić dwa, do Brocka mogę trafić dwa, do Dynamike'a mogę trafić dwa, do Poco mogę trafić dwa, do Rico mogę trafić dwa, także naprawdę tych Star Powerów mogę trafić mega, mega dużo, a więc no fajnie byłoby coś dzisiaj się ciekawego udało trafić, no ale najbardziej chciałbym legend, no bo to w sklepie naprawdę mega kusi, mieliśmy 5 gemów i mamy Star Powera do Jessie, więc jestem mega zadowolony już, chociaż tak naprawdę wolałbym legendę, no ale dziękuję za tego Star Powera chociaż, zawsze coś. Uff, fajnie, naprawdę się cieszę i mamy kolejne 5 gemów, a więc dzisiaj już trafiłem 10 gemów, także jestem naprawdę, o i mamy 3 gemy znowuż, także naprawdę mega fajnie, że mamy chociaż Star Powera, więc no jest kozacko i uwaga, zcięła się lekko, nie no, nie zcięła się ta skrzyneczka, ale znaczy tak ledwo to spadła. No na razie w tych skrzyneczkach nie ma nic ciekawego, zostało jeszcze tylko 10 Brawl Boxów. No coś cienko to widzę, ale no wiecie, jeszcze mamy 9 skrzynek. No także no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, na razie fajną rzeczą, jaką dzisiaj zrobiliśmy, to że trafiłem Star Powera. Więc jest już naprawdę jest całkiem dobrze. I zbliżamy się, słuchajcie, już do końca. Więc ten fakt mnie nie pociesza, bo mamy jeszcze tylko 3 skrzyneczki i jednego Bigboxa, więc w sumie no teraz mamy 3 skrzyneczki, a wtedy mieliśmy jeszcze 4 i mamy 3 gemy. I ostatni Brawl Box. Krótki ten odcinek dzisiaj taki, ale no naprawdę fajnie, bo trafiłem Star Powera do Jessie i teraz może trafię kolejnego Star Powera lub trafię legenda, więc uwaga, stuknij. No i uwaga, 53 monety do Rose, punkciki 9 oraz do Piper 24. Naprawdę punkciki się przydają. No i mamy teraz bonusy, a więc 2 bileciki na wydarzenie oraz podwajacz żetonów 200, a więc no niestety dzisiaj nie udało mi się trafić żadnej legendy, ale trafiłem Star Powera. A więc zobaczcie, tak to się prezentuje teraz na Jessie, a więc naprawdę no fajnie, że mam kolejnego Star Powera i moja kolekcja Star Powerów się naprawdę coraz to bardziej powiększa. A teraz sprawdźmy sobie moje szanse na legendarnego Zadymiarza po tym openingu, a więc moje szanse po tym openingu to 0,1862 na legendę. No szkoda, że nie trafiłem tej legendy, ale
No już niedługo ją na pewno trafię, także subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić tego, jak właśnie tą legendę trafię. Jak to już było na tyle w tym odcinku, więc ja już się zamierzam jeszcze ostatnią rzeczą, którą zobaczę, zapraszam do mojego klubu wyprawca, z klubu ponad klub trzeciego. Jest on dostępny od zera pochodu, także każdy może tam dołączyć. Tutaj klub ma ponad 300 tysięcy pochodów, także jest to mega kozacka liczba puch, jak na klub. No i co? Gram sobie z członkami klubu na co dzień. Nieważne ile macie pucharków, nawet jeśli macie 0 pucharków, to będę z wami grał. Jeśli oczywiście chcecie, oraz fajną rzeczą jest to, że możecie wystąpić u mnie na odcinku. Więc również jeśli chcecie, bo jeśli nie chcecie, no to nie wystąpicie na moim odcinku, na moim kanale. No dobra, także polecam wam ten klub, jeśli chcecie dołączyć, to dołączajcie. No i co, to już było na tyle w tym odcinku, ja już się z wami żegnam. Także co, życzę wam miłych Mikołajek. No i co, to już było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!